Szanowni Państwo, celem strategicznym polskiej gospodarki, polskiego rozwoju w oparciu o spółki gazowo-paliwowe, spółki energetyczne jest zwiększenie poziomu własnego wydobycia. To wydobycie, o którym dzisiaj mówimy, około poziomu 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, z punktu widzenia zmian cen na polskim rynku gazu, z punktu widzenia również akcjonariuszy spółek gazowo-paliwowych, jest poziomem niewystarczającym. Musimy zintensyfikować działania na rzecz znaczącego zwiększenia wydobycia surowców energetycznych w Polsce. Tak, partnerstwo na pewno tak, strategiczne dla grupy Lotos, ale w innej formule niż tej, której wtedy przewidywaliśmy, czyli nie poprzez prywatyzację i sprzedaż naszych udziałów w grupie Lotos. To nie jest ujęte w planie prywatyzacji, nie zamierzam tego zmienić na najbliższe lata. To jest pierwsza kwestia. Druga, jeżeli chodzi o samo partnerstwo, to tak, ja pojmuję tego typu rodzaj porozumienia strategiczne z kilkoma spółkami, które grupa Lotos może podpisać w najbliższym czasie, w przyszłości. Nie chcę dzisiaj spekulować, ale to dotyczy zarówno sektora paliwowego, ale również i sektora chemicznego. Na pewno oczekiwałbym to, abyśmy w ciągu 2, najbliższych 3 lat najpóźniej dopracowali w różnych obszarach, zarówno od metod geofizyki po metody faktycznie szczelinowania, które będą najlepiej dopasowane do polskich formacji geologicznych, które się różnią od tych, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Jest pewna specyfika i musimy również o odpowiednią technologię dopasować po to, aby udało się wydobyć pierwszy gaz z łupków już w 2015 roku. Doszliśmy do wniosku, że najlepsze będzie wypracowanie takiej koncepcji stworzenia ze wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu takiego programu badawczo-rozwojowego. Z jednej strony Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z drugiej strony właśnie polskie uczelnie, w tym Politechnika Gdańska oraz również obecne tutaj na sali obie spółki, czyli Grupa Lotos i Wygenii, które już mają ten potencjał zgromadzony, ogromne doświadczenie, zarówno o poszukiwaniach i wydobyciu morskich złóż geologicznych, ale również i lądowych. Ten konkurs zostanie ogłoszony do końca tego miesiąca przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Chcielibyśmy w sumie alokować kwotę sumarycznie około 1 miliard złotych i sądzę, że badanie się zacznie jeszcze w tym roku. Według tych projektów, które zostaną zaproponowane przez uczelnie oraz przez spółki, przede wszystkim spółki Skarbu Państwa.